Wiemy już, jak zbudować ekologiczny dom, a na czym polega ekologiczny styl życia? W tym odcinku dowiemy się tego od pani Krystyny. Staram się tutaj żyć ekologicznie. Jemy jak najczęściej żywność nieprzetworzoną. Specjałem tego domu jest zupa z dachu, tak zwana dachówka, zrobiona ze szczawiu, który rośnie na dachu. Poza tym nie używamy prawie chemicznych środków. Ja piorę w kulach do prania. Są takie kule, które działają na zasadzie składników mineralnych i proszku do tego potrzeba bardzo niewiele. Działanie kuli piorącej jest oparte na zjawiskach fizykochemicznych. Skupiska cząsteczek wody stają się mniejsze i wzrasta ich zdolność do rozpuszczania brudu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody, co daje podobno dobry efekt prania. Kula jest łatwa w użyciu. Wystarczy umieścić ją w bębnie pralki razem z odzieżą i uruchomić program piorący. A sprzątam przy pomocy mikrofibry. Dzisiaj są już takie mopy, którymi zarówno podłogi, jak i okna się czyści, które nie wymagają w ogóle środków chemicznych. Także właściwie do oczyszczenia używa się czystej wody. Takie podejście ekologiczne wzięło się w nas stąd, że w pewnym momencie zaczęliśmy pytać, skąd tyle chorób cywilizacyjnych, dlaczego nasi bliscy zapadają na raka. I zgłębiając temat, dowiadujemy się, że sami sobie szkodzimy, używając za dużo rzeczy chemicznych. Za dużo składników mamy wokół siebie, które nam szkodzą. A dzisiaj, przy dzisiejszych chemicznych wynalazkach, przy postępie w produkcji różnych środków, które znakomicie sprawdzają się w gospodarstwie domowym, a pozwalają uniknąć chemii, takie zdrowe podejście jest możliwe.